godziny do Euro 2016 odliczamy z Katarzyną Kiedrzynek, która zabrała nas dzisiaj na wycieczkę po Paryżu. Ale z tego, co się orientuję, to ty chyba nie zachętnie już pod wieżę Eiffla chodzisz, bo ktokolwiek by do ciebie nie przyjechał, to zawsze musisz w to samo miejsce uderzać. Nie, no właśnie dochodzi na punkt dosłownie orientacyjny, najważniejszy w Paryżu, tak? Wieża Eiffla jest to takie miejsce, w którym no każdy, będąc w Paryżu, chce je zobaczyć, tak? No i ja już będąc tutaj mieszkając 3 lata w Paryżu, bo to wieżę Eiffla już byłam tyle razy, że po prostu mamy po prostu strasznie dość, tak? Że nie robi na mnie już żadnego wrażenia, oczywiście pierwszy raz i po prostu w ogóle pierwsze takie wrażenie było naprawdę rewelacyjne, tak? Bo jest naprawdę obiekt, który naprawdę fajnie się prezentuje i fajnie wygląda. Natomiast, no mówię, już troszkę się jej naoglądałam, zdjęcia też mam, więc... Zresztą mieszkam tu niedaleko, tak? Na kolejne 2 lata mam kontrakt, więc jeszcze parę razy pewnie tu przybędę. Powiedz atmosferę zbliżającego się Euro 2016 czuć czy nie czuć? Widać, że to Euro się zbliża, czy nie? W sumie ostatnio byłam w Paryżu, w centrum Paryża. No było już tam właśnie już oznaczenia, tak? Na Parc des Princes, czy na pewno gdzieś koło Stade de France, tam już coś się zaczyna dziać. Zaraz pewnie przejdziemy się pod wieżę Eiffla, zobaczymy, bo tam ma być główna strefa kibica, tak bynajmniej słyszałam. A zapotrzebowanie na nocleg od znajomych już jakiś był? Znajomi, którzy przelatują na mecz, na przykład Niemcy Polska i szukają jakiegoś taniego zakwaterowania, czy nie było takich telefonów z Polski? To znaczy było i to bardzo dużo. Ja z wielką chęcią zawsze mogę zdobyć moje mieszkanie, nie mam żadnego problemu, ale chodzi o to po prostu, że jest to bardzo ciężkie, ponieważ ja w tym czasie będę w Polsce i ciężko po prostu to wszystko zgrać. Wiadomo, że dożyłoby być na miejscu, jakby człowiek czegoś potrzebował, czy po prostu jakby coś się wydarzyło, więc miałam takie pomysły. Też w sumie oczywiście mówiłam, że nie ma żadnego problemu, natomiast z biegiem czasu jednak no musiałabym być tutaj na miejscu, a tego po prostu nie planuję. Na pewno na półtora miesiąca uciekam z Francji i po prostu kompletnie zapominam o tym kraju, tak? Jedynie będę myślała tylko o Euro. Powiem ci, Kasiu, że jestem w tak delikatnym szoku, jak przechodziliśmy sobie przed chwilą. Ci żołnierze z karabinami, to taki normalny widok ostatnio tutaj w Paryżu? Znaczy ostatnio tak, wiadomo, po tych wszystkich zamachach tutaj ta kontrola właśnie bezpieczeństwa jest wzmożona bardzo mocno. Nie odczuwa się tego i nie ma się ogólnie w sumie czego bać, tak? Bo tutaj mówię mimo wszystko, że ci żołnierze z karabinami po prostu tutaj chodzą, pilnują tego bezpieczeństwa. To dobrze, tak? Bo też wiadomo, w jaki sposób muszą odstraszyć potencjalnych wariatów, tak? Bo to inaczej nazwać nie można. A ty nie boisz się, że coś w trakcie tego Euro złego się stanie? Właśnie mówię o tych historiach terrorystycznych, tak? Co się mówi we Francji? Jakie są przewidywania? Jakie są głosy? Znaczy tak, po pierwsze, jakby to powiedzieć, coś wydarzyć się może wszędzie, tak? Nie musi to być akurat Francja, no że akurat Francja ostatnio, właśnie to okolice Francja, Belgia zostały, że tak powiem, czepili się ich jak... Nie powiem co i czego, natomiast no mówię, wszystko może się wydarzyć, tak? I nawet jeżeli oni tutaj będą mieli ochronę, taką wzmożoną właśnie ochronę, że tutaj no, będzie parę właśnie stref kontroli do wejścia właśnie nawet na strefę kibica, w której jesteśmy, która się buduje właściwie, jeszcze nie ma. Więc mówię, ale to tego się po prostu nie uniknie. Jak coś ma się wydarzyć, to się wydarzy. I mówię, ja osobiście jadę do Polski i nie mam zamiaru uczestniczyć tutaj w tych tutaj tłumach i nie kusić losu. Czyli boisz się trochę, że mogłoby się coś stać? Na pewno w głowie gdzieś to jest, tak? Wiadomo, tu będzie tyle ludzi we Francji, że no mówię, dla mnie trzeba być naprawdę dobrym wariatem, żeby kusić w ten sposób los i właśnie przyjechać tutaj do Francji. Ale mówię, taka okazja się zdarza raz na parę lat, więc ja też, gdyby to było spokojnie, gdyby to nie było w czasie wakacji, to też na pewno byłam na stadionie i wspierała naszych chłopaków, natomiast no, ja już zaczęłam wakacje, więc... A z twojej perspektywy, jak wyglądały te tragiczne wydarzenia z końcówki zeszłego roku tutaj w Paryżu? Ty byłaś na mieście, czy byłaś w domu? Gdzie cię to zastało? Ja akurat wtedy byłam w domu, tak? Tam przyjaciele ciągnęli mnie na miasto, ale po prostu po treningu byłam tak leniwa, że nie chciałam się w ogóle nigdzie jechać. Wiadomo, że do Paryża troszkę mam, bo mieszkam obok, więc no mówię, na szczęście nie pojechałam, tak? Wiem tylko tyle, że no moi przyjaciele do chyba 5 rano nie mogli wyjść z restauracji, tak? W ogóle cały dojazd do Paryża był zamknięty, ulice, więc jeżeli ktoś gdzieś był, utknął aż do rana następnego dnia, więc
Mówię, tak to wyglądało i ja też tym bardziej przez kolejny miesiąc, może więcej, jak nie potrzebowałam, to do tego Paryża po prostu nie jechałam. Proponuję, żebyśmy zabawili się w takie małe typowanie wyników Euro 2016. Kto według Katarzyny Kiedrzynek zostanie mistrzem Europy i w którym miejscu mistrzostwa zakończy reprezentacja Polski? No ja po pierwsze oczywiście chciałabym, żeby ten mistrzem Europy była Polska, tak? I będę bardzo mocno w to wierzyć, natomiast no mówię, no Polska jest dla mnie faworytem, tak? Ja tu nie myślę o innych drużynach. Ambitnie. Mimo że po prostu wiemy, że są od nas lepsze, tak, to ja tutaj no mówię, to jest sport, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe. No i naprawdę myślę, że doszliśmy do takiego momentu, gdzie panowie tego po prostu nie zepsują, tak?